Znają Państwo ten moment taki nieprzyjemny w sumieniu, gdzie słyszymy Jego prawdziwy głos. Sumienie to takie najbardziej intymne miejsce w nas, które nam mówi, co jest dobre, a co złe. Na poziomie prawa naturalnego. Dobro czyń, a zła unikaj. I to wszystko jedno, czy to wierzący, czy niewierzący, bez względu na różnicę, wszyscy mają sumienie. I doskonale myślę, że Państwo czują ten moment, kiedy sumienie nam mówi coś. Rób albo przestań. My go lekceważymy. Jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnych sumień. Ja też. Czujemy jego prawdziwy głos, przekładamy go jedną kupą argumentów. Ten prawdziwy głos sumienia, czyli Pana Boga, się przebija. My znowu 1000 argumentów, on się znowu przebija. I potem słyszymy taki paskudny głos w sumieniu, kiedy go łamiemy. Takie